Poglądy i osądy. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja jeszcze dodam, że pani jest wiceprezesem fundacji Mediacjo i mediatorką z listy prezesa Sądu Okręgowego. A mówię to, żeby podkreślić pani fachowość, bo chcę zapytać, czy obserwowała pani konflikt wokół dobrzenia? A jeżeli tak, to czy to była obserwacja okiem mieszkanki Opola, czy zawodowego mediatora? No jestem mieszkanką Opola od urodzenia, więc y, siłą rzeczy interesuję się wszystkim tym, y, co tutaj się na naszym terenie dzieje. Y, Niemniej jednak ze względu na mój charakter mediatora y, obserwuję to niejako z boku. My jesteśmy, bardzo okiem. Przy, my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do ustawiania się po jednej albo drugiej stronie, y, do wydawania osądów, do oceniania sytuacji. My jako ludzie, nie jako... My jako ludzie, mm -hmm. jak właściwie jak, tak, y, jak wiem wszyscy. wiem to po sobie, sam się ustawiłem dość szybko. Y, właśnie. E, a ja zawsze staram się popatrzeć na to okiem mediatora, czyli osoby neutralnej i bezstronnej. I, I bez znajomości pani na ten obu stron, no właśnie. bez znajomości postawy obu stron mm -hmm. i potrzeb obu stron, nie odważyłabym się nigdy tego w żaden sposób ocenić. A jednak no, jak, jakąś analizę pani przeprowadziła na podstawie tego, o czym pisały media, co było widać w telewizji, słychać na naszej antenie, czy co można było przeczytać w Nowej Trybunie Opolskiej. I jak pani to ocenia w związku z tym? Eee, moja analiza jak pani ocenia... musiałaby wyglądać tak. w ten sposób. To ja bym musiała porozmawiać z każdą ze A, stron. Nie rozumiem. To ja bym musiała zadać swoje pytania. Im więcej pytań, tym więcej wiedzy. I wtedy dopiero mogłabym się pokusić. A jak brzmiałoby najważniejsze pytanie, które chciałaby pani zadać tym, którzy głodują dziś jeszcze w dobrzeniu i nie dają się przekonać, że żeby przestali. Co jest im najbardziej potrzebne? Jakie rozwiązanie jest im najbardziej potrzebne? To ja odpowiem za nich. Żeby premier Beata Szydło cofnęła rozporządzenie rządu o powiększeniu Opola. I co pani by odpowiedziała na takie, na Ale taką odpowiedź? Ale my znowu patrzymy y, jako ludzie, hmm. patrzymy na to y, w sposób właśnie bardzo kategoryczny. Jest takie rozwiązanie? Koniec. Nie ma innego. Mediacja polega na tym, żeby szukać takiego rozwiązania, żeby dwie strony czuły się wygrane. Eee, bez względu na to, jakie racje przeważają za każdym rozwiązaniem, każda strona mediacji ma prawo się wypowiedzieć ma prawo pokazać swoje potrzeby, swoje oczekiwania, swoje emocje. I dopiero wtedy, kiedy Dojdziemy do sedna tych potrzeb, możemy szukać, możemy negocjować, możemy szukać odpowiedniego rozwiązania. Jak pani sądzi, czy w tym konflikcie ten etap, o którym pani teraz mówiła, ujawniania swoich potrzeb i emocji, miał miejsce? Myślę, że nie. Myślę, że nie. I czy ja to wina? Protestujących czy władzy? No i znowu moja natura nie ocenianie niczyjego zachowania, yy, a to jest podstawa niestety yy, prowadzenia jakiejkolwiek Rozumiem. mediacji. Nie możemy niczego oceniać. Nie chcę, sobie i nie pani możemy opinii, opinii teraz, nie, tak? nie. Dobrze. To proszę nam powiedzieć, jakich w sytuacjach konfliktowych, gdzie mamy dwie strony, jedna nie chce ustąpić, a druga jest mocno nabuzowana, jakich w takich sytuacjach unikać słów, gestów, poczynań? Przede wszystkim to, co już powiedziałam, unikać oceniania każdej ze stron. Oceniania to jest najgorsze, co się może zdarzyć. My zawsze wiemy lepiej, my zawsze coś już wiemy, my a, zawsze. To znaczy, wy jesteście złodzieje, a wy się dajecie manipulować, jesteście frajerami, tak? Gdzieś komuś zawsze przyczepiamy takie metki. Bo od początku tego konfliktu te I właśnie o to chodzi, żeby ty, tych łatek nie przyczepiać, żeby popatrzeć. Na to tak łatwo powiedzieć? To, nie, nie, być może łatwo powiedzieć, ale też da się to zrobić. Da się to zrobić, bo ja mam takie wrażenie, że tych ludzi z dobrzenia nikt do końca dobrze nie wysłuchał. Nikt nie poświęcił im odpowiedniej ilości czasu i nie porozmawiał z każdym z nim, być może z osobna. Bo to są ludzie, którzy zjednoczyli się w jakimś celu. Przecież oni pochodzą tam, nie wszyscy są z, z dobrzenia. Tam są też yy, yy, no, mieszkańcy no, innych gmin. Jest wśród nich jeden, a... jeden polityk partii, która chce zaistnieć. Yy, każdy z tych ludzi na pewno ma też swoje prywatne cele, ale są zjednoczeni w jednym celu nadrzędnym. I teraz trzeba by z nimi y, trzeba ich po prostu wysłuchać. Dać każdemu z nich prawo powiedzenia o co tak naprawdę chodzi, tak, tak. o czym najbardziej Ale jeżeli na czym najbardziej żądania za... jednej ze stron są po prostu nierealistyczne. To jest tak, ja bym nie wiem, podjął głodówkę, żeby cofnąć globalną. No, ocieplenie. Ale w mediacji zawsze zaczynamy od nierealistycznych żądań. Bo zawsze mamy dwie strony, które siedzą naprzeciwko siebie mhm. y, i mają do podziału na przykład jedno dziecko, które jest samo w sobie niepodzielne. No tak. No tak. A mimo wszystko zadając tym ludziom pytania, badając ich emocje, zaczynamy dociekać, co któremu z nich jest potrzebne i w ten sposób właśnie dochodzimy do sedna, czyli do tych negocjacji, które doprowadzą do tego, że jednak da się, aby każde z nich spędzało z tym dzieckiem jakiś czas. Da się to zrobić. No tak, ale Opola się nie da tak podzielić, żeby raz było Opolem dużym, a raz Opolem niedużym. Eee, to jest na pewno racja, ale być może można tym ludziom dać coś w zamian. Można im zaproponować coś, co ich w jakiś sposób zadowoli i wtedy dwie strony będą wygrane. Są sytuacje, w których działają cele wyższe. To, to, są, to są cele nadrzędne, to są cele perspektywiczne, których no. być może nie wszyscy na tym etapie jeszcze potrafią Tam zrozumieć. Była wymieniana i powtarzana cały czas liczba tych korzyści, profitów, które będą z pańszenia Opola, Ale zostawmy, bo nie chcę tak głęboko wchodzić i, i, i panią angażować. No nie znamy zresztą szczegółów, ten spół, więc no, ja rozumiem, pani proszę nam na koniec jeszcze powiedzieć, bo raz mówimy mediator, raz negocjator. Czym się różni mediator od negocjatora? Mediator jest przede wszystkim człowiekiem, który oprócz tego, że próbuje pomóc ludziom rozwiązać konflikt, Pomaga znaleźć rozwiązanie, to bardzo mocno śledzi to, co się wokół człowieka dzieje. Czyli jego sytuacje, jego emocje, jego potrzeby, jego oczekiwania. Natomiast negocjacje dotyczą często takich spraw, gdzie to emocjonalną yy, możemy spokojnie pominąć bo albo jest to negocjacje o przedmiot negocjacje dotyczą konkretów negocjacje dotyczą konkretów negocjatorem może być na przykład adwokat a mediatorem powinien już być psycholog Dobrze, mniej więcej, adwokat tak też powiedział. może być mediatorem, jeśli Oczywiście. ma ku temu e, odpowiednie <grym> cechy charakteru i przygotowanie, także to akurat się nie wyklucza. Ale e, tak, tu, tu w mediacji jest, mamy, mamy tą szerszą warstwę. E, mamy więc. To, to głębsze szukanie porozumienia. Dziękuję Pani za rozmowę. Moim gościem była Pani Bożena Smyczyńska, mediator z listy prezesa Sądu Okręgowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poglądy i osądy.